Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jednolity tekst dziennik ustaw z dnia 2013 roku. Pozycja 1591 z późniejszymi zmianami otwiera czwartą sesję Rady Gminy Sobocin siódmej kadencji samorządu gminy. Pani Jasienko, 15 radnych, tak? Stwierdzam, iż w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały Rady Gminy. Witam serdecznie Państwa Radnych, witam Państwa Sołtysów, witam Pana Andrzeja Romanowskiego, wójta gminy Sobocin. Witam Panią Elżbietę Krauzę, sekretarza gminy Sobocin. Witam Panią Marzennę Kucharza, skarbnika gminy. Witam Pana Leonarda Milewskiego, radnego gminy, radnego powiatowego. Witam Pana Tadeusza Kęsickiego, inwestora naszego, który tutaj. Witam również Pana przedstawiciela, prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka ZOO Płońsku. Witam Pana Jana Antonowicza, członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. Witam Pana Ryszarda Rzepeckiego, prezesa Zarządu Fabryki Urządzeń Dźwigowych Spółka ZOO Wolędzinie. Witam Pana Łukasza Rudowskiego, radcę prawnego Kancelarii Prawnej. Witam Państwa Annę i Wiesława Wiśniewski. Witam Państwa dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Sobocin. Witam Państwa kierowników jednostek organizacyjnych z terenu gminy Sobocin. Witam również kierowników Wydziału Urzędu Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy. Witam przedstawicieli lokalnych mediów. Witam wszystkich serdecznie zaproszonych gości. Przystępujemy do punktu przyjęcia porządku obrad. Państwo radni otrzymali w materiałach proponowany porządek obrad na dzisiejszą sesję. W związku z tym nie będę odczytywał porządku obrad. Czy w związku z porządkiem obrad ktoś chciałby zabrać głos? Panie radny, proszę. Ja mam propozycję, żeby chodzi mi o wprowadzenie kolejnego punktu do porządku obrad i punktu dotyczącej ewentualnego zakupu. Ja już mówiłam o tym na komisji gospodarczej, ewentualnego zakupu działki naprzeciw Urzędu Gminy pod przyszłe potrzeby rozwojowe Sobocina. Jestem zobligowana przez moich wyborców, którzy od dawna, od lat poddają taką propozycję. I otóż chodzi mi o wprowadzenie tego punktu, przegłosowanie i ewentualnie podjęcie uchwały takiej intencjonalnej, żeby, no i oczywiście przed podjęciem uchwały budżetowej, żeby ewentualnie zabezpieczyć środki na te cele albo z rezerwy celowej, albo w inny sposób, bo to jest po prostu do dyskusji. Rozumiem, proszę Pani, wniosek formalny, tak? To jest wniosek formalny. Więc wniosek, każdy wniosek formalny musimy przegłosować. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku Pani Radnej Wojkowskiej? Proszę o podniesienie ręki. 14 radnych za. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Przeciwnie, dziękuję. Więc Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, porządku obrad przyjęty. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. W związku z tym,
tym przystępujemy do przegłosowania porządku obrad. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy radni za. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła porządek obrad trzeciej sesji Rady Gminy. Przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy Sokocin odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Czy Państwo mają radni jakieś mają uwagi do tego protokołu? Przypominam, że to jest tych pierwszych sesji. Wtedy nie było takich po prostu czasu, to szybko było wszystko robione i teraz będziemy przygotowywać. Zresztą Państwo jak dostali też materiałach. Czy ktoś z Państwa radnych ma do tego protokołu jakieś uwagi? Proszę o zgłaszanie. Nie widzę, więc przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy radni za. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Gminy Sokocin odbytej w dniu 6 grudnia 2014 roku. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do tego? Proszę Panie Radny Dziewiński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym zadać pytanie Panu Przewodniczącemu. Czemu protokół z 6 grudnia 2014 roku tak radykalnie różni się od przebiegu sesji, który miał miejsce w hali sportowej? Co Pan na myśli, Panie Przewodniczący? Otóż, Panie Przewodniczący, Pan najprawdopodobniej nieświadomie zmienił porządek obrad, a mianowicie punkt trzeci z punktem czwartym. Chyba z grzeczności nikt nie zabierał wtedy głosu, aczkolwiek połowa sali chyba zareagowała, że coś tam się wydarzyło. Nie tak. Pytam się, czemu po prostu to nie zostało wpisane do protokołu, jak również na wideo relacji jest tak, jak porządek my mamy przedstawiony. Czyli no, mogę się domyślać, że doszło do jakichś manipulacji. Po prostu poproszę o odpowiedź. Dziękuję, dziękuję. Panie radny, widocznie pani, która pisała ten protokół, tak jak powiedziałem, też z grzeczności tak napisała. Ma pan rację. Było wszystko w godzie prawa, odbyło się po prostu pozostały jakby niepominięte, a wręcz odwrotnie przeczytane przeze mnie porządek obrad, tak jak lekko się zmieni, w jednym punkcie. Tak, to ja zgadzam się, Panie Przewodniczący. Ja nie mówię, że coś było niezgodnie z prawem, tylko no, protokół ma odzwierciedlać rzeczywisty i stan faktyczny sesji. No dlaczego to się po prostu nie znalazło? I tyle. Tak jak powiedziałem, w takiej formie, jak miało miejsce. Tak jak powiedziałem, widocznie Pani z grzeczności też tak jak Pan wie, z grzeczności może uważać. Pani dał relację też z grzeczności, była tak zmontowana? No nie wiem, ja nie pytałem, dlatego nie wiem, nie wiem, na to tutaj powiedziałem. W każdym razie. Tak to rzeczywiście stało. Dobrze, dziękuję. Wszystko było zgodnie z prawem, ale... Ja wiem, że było zgodnie z prawem. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie? Nie. Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych za przyjęciem protokołu w tej kwestii takiej jest? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty większością głosów. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy Sokocin odbytej w dniu 22 grudnia 2014 roku. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy Sokocin? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Informacja wójta o działaniach międzysesyjnych. Proszę o wystąpienie pana Andrzeja Romasowskiego, wójta komisji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi, Szanowni Państwo. W okresie od dnia złożenia ślubowania na sesji Rady Gminy 27 grudnia 2014 roku podejmowałem działania dotyczące najistotniejszych zadań gminy.
Najważniejszy z nich to po pierwsze sprawy związane z przejęciem obowiązków wójta gminy Sekocin. Po drugie sprawy dotyczące zadań gminy będących w trakcie realizacji. Po trzecie sprawy w zakresie funkcjonowania urzędów gminy i jednostek organizacyjnych. Stan realizacji zadań przekazywali pracownicy urzędu, których prosiłem o sporządzenie raportu z prowadzonych spraw, w tym najpilniejszych do załatwienia do końca 2014 roku. Odbyłem również spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych. Szanowni Państwo, najpilniejszą sprawą, którą należało rozwiązać, to odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kiedy objąłem urząd wójta, w pierwszym tygodniu mojej pracy dowiedziałem się, że nie ma rozstrzygniętego przetargu ani zawartej umowy na świadczenie usług dotyczących odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku. Oznaczało to, że od 1 stycznia 2015 roku po pierwsze nikt nie odbierze od mieszkańców koszy z odpadami, po drugie gmina nie będzie wywiązywać się ze swoich zadań. Z informacji uzyskanych od pracowników urzędu wynika, że na jesieni 2014 roku były ogłaszane dwa przetargi. Nie były one rozstrzygnięte ze względu na zbyt wysokie ceny jedynego oferenta, który zgłosił się do przetargu. W wyniku natychmiastowego działania, jakie podjąłem, w grudniu 2014 roku ogłosiliśmy trzeci przetarg na odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia do 31 stycznia 2015 roku. Przetarg ten został rozstrzygnięty po cenach obowiązujących w 2014 roku, ale tylko na jeden miesiąc. W ten sposób nie straciliśmy płynności odbioru odpadów od mieszkańców. W wyniku analizy stanu faktycznego wspólnie z zespołem pracowników stwierdziliśmy, że po pierwsze w kalkulacji przedstawionej przez oferenta koszt wywozu odpadów komunalnych w gminie liczony jest od osób zameldowanych, a nie od osób faktycznie zamieszkałych. Co powoduje zawyżenie kosztów, ponieważ nie wszyscy zameldowani faktycznie mieszkają. Po drugie, w gminie organizowany jest odbiór odpadów od nieruchomości niezamieszkałych, przedsiębiorców, domków etnickowych, co dodatkowo zawyża koszty. Gmina ma obowiązek utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Koszt około 24 tysiące rocznie. W związku z powyższym zespół pracowników po konsultacji ze mną oraz z Państwem radnymi ustalił, że należy zmniejszyć koszty administracyjne wyłożone na obsługę systemu gospodarki komunalnej. Zmniejszyliśmy je z 6 tysięcy do 3 miesięcznie. Po drugie, należy zrezygnować z odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Po trzecie, ze względu na bardzo wysokie koszty istnieje możliwość odbioru odpadów tylko raz w miesiącu. W wyniku czego 16 stycznia 2015 roku ogłosiliśmy czwarty przetarg nieograniczony na otwieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Sekocin. Szacowana wartość zamówienia 564 tysiące zł. Termin realizacji zamówienia od 2 lutego 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 stycznia 2015 roku. Wpłynęła jedna oferta od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku na kwotę 561 876 zł. Warunki jakie były: odbiór tylko raz w miesiącu, każda posesja jest zaopatrzona w jeden kosz, ale będą również odbierane odpady wystawione w workach foliowych. Stawka opłaty za gospodarowanie przedstawiona jest w projekcie uchwały. Niestety konieczna jest podwyżka i wynosi 13 zł od niesegregowanych odpadów i 8 zł od odpadów segregowanych. Przedsiębiorcy oraz osoby posiadające nieruchomości niezamieszkałe będą zawierać umowy bezpośrednio z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej. W ten sposób przedsiębiorcy będą mogli podwyższyć podatek VAT do wywozu odpadów. Jedynym utrudnieniem dla przedsiębiorców będzie obowiązek zawarcia umowy od dnia 1 lutego. Będziemy pomagać w zawieraniu tych umów.
dniu 2 lutego miała być czekana na prośbę TGK-u 6 lutego w urzędzie gminy będą do dyspozycji przedsiębiorców przedstawiciele przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, którzy będą przyjmować umowy. Podsumowanie tematyki dotyczącej spraw odbioru odpadów komunalnych informuję Państwa, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów w stosunku do 2014 roku wzrosły o 25%. Proponowany wzrost stawek za odbiór odpadów niesegregowanych wynosi 18%, a segregowanych 14%. Wzrost tych kosztów spowodowany jest bardzo dużą ilością zbieranych odpadów z terenu gminy Sokocin. W ubiegłym roku na jednego mieszkańca przypadło 230 kg rocznie. Średnia ilość w gminach około 130 kg. Wysoka Rado, inwestycja, która jest realizowana do 31 maja 2015 roku to budowa sieci kanalizacji sanitarnej etapu A w Sokocinie. Przedstawię Państwu najważniejsze informacje dotyczące tej inwestycji. W roku 2013 wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Szkolnej Płońskiej do Przepąkowni P3. W 2014 roku wybudowano sieć od Przepąkowni P3 w ulicach Płońska, Nadrzeczna, Uścikarzy, Księgiewicza, Magazynowa do Przepąkowni P4. W 2015 roku, zgodnie z umową, planuje się wybudować sieć kanalizacji sanitarnej od Przepąkowni P4 ulicy Żeromskiego, częściowo ulicą Wolności, od ulicy Magazynowej oraz częściowo ulicą Księgiewicza, także od ulicy Magazynowej. W 2014 roku złożony był wniosek o płatność i rozliczony pierwszy etap inwestycji zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim umową gmina otrzymała 873 124 zł pomocy dla tego etapu operacji. Realizacja drugiego etapu inwestycji jest zaplanowana do 31 maja 2015 roku, a kwota pomocy finansowej w tym etapie wynosi zgodnie z umową 527 203 zł. Inwestycja jest realizowana przez Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO Gazu i Zaopatrzenia w Sił Wodnych z Mławy. Winny jestem Państwu wyjaśnieniem dotyczącej realizacji wymienionych robót. Roboty są prowadzone na podstawie projektu sporządzonego w 2003 roku. Projekt ten nie był aktualizowany. W efekcie koniecznym stało się wykonanie robót dodatkowych, polegających na wykonaniu przyłączy dla mieszkańców, którzy zostali pominięci w projekcie zasadniczym. Koszt robót dodatkowych to około 147 tysięcy złotych. Do tego należy doliczyć koszt prac projektowych związanych z wykonaniem projektów zamiennych oraz koszt, jaki musimy ponieść na nadzór inwestorski. Szacujemy, że koszty te wyniosą łącznie 170 tysięcy 33 zł 97 groszy. Koszty te musimy pokryć z własnych środków. Umowa z wykonawcą nie przewiduje rzeczowego harmonogramu robót, co skutkuje brakiem możliwości egzekwowania od wykonawcy precyzyjnego określenia czasu realizacji odbudowy poszczególnych ulic. Taką sytuację mamy właśnie w ulicy Nadrzecznej, gdzie inwestycja trwa już prawie rok. Kolejnym problemem jest ulica Wolności. Na projektowanym odcinku zaistniała komisja z kanalizacją deszczową. Kanalizację sanitarną zaprojektowano na kanalizacji deszczowej. W celu naprawienia sytuacji jesteśmy na etapie opracowywania projektu zamiennego. Koszty opracowania mieszczą się w kwocie wymienionej powyżej. Poza przedstawionymi przeze mnie najistotniejszymi sprawami w omawianym okresie wykonaliśmy wiele zadań. Najważniejszy z nich to w dniu 29 grudnia 2014 roku została odebrana inwestycja pod nazwą budowa sieci wodociągowej Sokocin-Kondrajec-Ciemniewo-Sokocin. Przeprowadzone w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki negocjacje na świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, lasów i innych obiektów publicznych na terenie gminy Sokocin, w wyniku których
18 grudnia 2014 roku została podpisana umowa na okres 3 lat Energa Oświetlenie Spółka Gazowa. Przeprowadzono rozpoznanie cenowe na wykonanie usług DHT i DPOŻ Urzędu w Gminie Sopocie w 2015 roku, które będzie świadczyć firma handlowo-usługowa Agnes Antonina Szcześniak-Słońska. Przeprowadzono rozpoznanie cenowe na wycenę nieruchomości Urzędu Gminy Sopocie w 2015 roku, które będzie świadczyć firma usługi projektowe i wyceny nieruchomości Tymoteusz Kęcierski-Słońska. Przeprowadzono rozpoznanie cenowe na wykonanie usług geodezyjnych Urzędu Gminy Sopocie w 2015 roku, które będzie prowadzić firma usługi geodezyjne Januari Kupiński z Ciechanowa. Przeprowadzono rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Sopocie w 2015 roku, które będzie świadczyć Anna Słońska. Podpisaliśmy również zlecenie na zimowe utrzymanie dróg w 2015 roku z innym zakładem komunalnym spółka ZOP. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zrealizowaliśmy również następujące zadania. Pierwsza, organizacja sesji Rady Gminy i dwóch posiedzeń Komisji Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej. Dwa, regulacje bieżących spraw gminy i urzędu w formie 11 zarządzeń wójta. Po trzecie, dokonałem analizy projektu uchwały budżetowej oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej wspólnie z panią skarbnik, w wyniku której będę proponował autopoprawki do wyższych projektów uchwał. Wykonaliśmy również równanie dróg pod Smardzeniem, Ślepowronach, Milewiem, Wiki oraz na ulicach Sobocina. Wycinane były krzewy przy drogach gminnych Jędrzej Jeziek, Uwara, Królewskich, Milewie, Smardzewie, Pruszkowie, Ślepowronach, Żelecha. W grudniu ubiegłego roku wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizowaliśmy pomoc dla osób samotnych znajdujących się w trudnej sytuacji, a także dla rodzin wielodzietnych. Była to pomoc w formie zakupu węgla dla 35 rodzin za kwotę 15 tysięcy złotych. Pomoc w formie 230 paczek żywnościowych. W grudniu ubiegłego roku i w styczniu 2015 roku zorganizowaliśmy też pomoc w formie żywności otrzymanej z Banku Żywności w Ciechanowie. Skorzystało z niej około 70 rodzin. Ponadto rozpatrzonych było 156 wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, stypendium szkolne i jeden wniosek o zasiłek szkolny. Koszt zadania za okres wrzesień-grudzień 2014 rok wyniósł 52 174 zł i 10 groszy. Koszt udzielonej pomocy materialnej zasiłek szkolny 300 zł. Rozpatrzone były 2 wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Wydano decyzję i wypłacono wyżej wymienionym dofinansowanie na łączną kwotę 16 162 zł. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zostały naliczone dodatki uzupełniające dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Sopocie. Kwota dodatku dla nauczycieli mianowanych wynosi 21 186 zł, a dla nauczycieli dyplomowanych 44 407 zł. Zobowiązałem dyrektorów placówek oświatowych do dokonania wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego w ustawowo przewidzianym terminie. Podejmowane były działania w zakresie organizacji wspólnie z lokalną grupą działania Przyjazne Mazowsze spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców gminy Sopocie, czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać. Po drugie, jarmarku Bożonarodzeniowego i pierwszego biegu Powstania Styczniowego. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu dotyczącego wdrożenia procesu zarządzania. Jest to tak zwana metoda SAP. Projekt realizowany jest wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej. Przeprowadzona została samoocena przez zespół pracowników urzędu. W styczniu rozpoczęły się prace dotyczące wymiaru podatków lokalnych. Od 1 lutego do 30 do 28 lutego przyjmowane będą wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wrócę przed nami mieszkańcami gminy bardzo ważne wydarzenie. Wybory sołtysów i rad sołeckich. Bardzo proszę Panie i Panów sołtysów pomoc w organizacji zebrań i proponowaniu mieszkańców Sołec. Proponowany harmonogram zebrań został Państwu przekazany. Proszę również Państwa radnych o udział w tych zebraniach. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie. Doszedł do nas Pan jeszcze jeden. To jest Pan premier z tego przedsiębiorstwa, tak? Witam Pan. Kieruję pracami Zakładu Oczyszczania Miasta w firmie Prygna. Witam Pana bardzo serdecznie. Dziękuję Panie Wójcie za przemówienie. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad, dyskusja. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych chciałby zabrać w tym punkcie głos? Nie widzę. Proszę bardzo. Pan radny przed głosem. Chciałbym się zapytać Pana Komuta, jakie są projekty z osobami, które są ubogie, których nie stać na składkę odnośnie odpadów śmieci, czy jakieś wsparcie z GOPS-u, czy coś takiego. Drugą rzeczą chciałbym się zapytać, kto jest odpowiedzialny za błędy w projekcie kanalizacji, że powstały takie sytuacje, że naszło, jak pan przewodniczący powiedział, pan wójt powiedział, naszło deszczowa kanalizacja z kanalizacją, to czy ktoś nad tym nadzorował i kto jest za to odpowiedzialny? Może odpowiem na pierwsze pytanie. Pomoc dla mieszkańców, którzy będą w stanie przy większej ilości członków rodziny w stanie opłacać za wywóz odpadów komunalnych, będziemy kierować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie bezpośrednio na konto, nie dając pieniędzy ludziom, będzie opłacał to jako te deklaracje wynikające koszty. Natomiast jeśli chodzi o to drugie pytanie, to ja przeczytałem, że te wszystkie prace były robione na podstawie projektu z 2003 roku. On nie był aktualizowany, więc gdzie mi należy, dopatrywać się należy w poprzednikach, bo my to już prawie kończymy. Nie będę wymieniał nazwiska, zmienia z funkcji, bo chyba nie o to chodzi. W każdym razie no jest to pątanie, dużo pątania z tym wszystkim przedłużeniem. Dziękuję. Czy Pana posła chce tak wynaleźć? Ktoś może jeszcze trzeba dać głos? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, podjęcie uchwały. Panie Cerasie, ja tutaj chciałbym Pana zapytać w tym momencie, czy moglibyśmy tutaj przed podjęciem tych naszych uchwał ten wniosek Pani Radnej Lejkowskiej przyjąć? Zawsze pytanie jest, jakiej treści był wniosek? Wniosek był taki, wniosek intencyjny o zgodnie z paragrafem 45 statutu inicjatywy uchwałodawczą posiada co najmniej 4 radnych oraz wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. I dalej jest, co powinien zawierać projekt uchwały i że uchwała taka wraz z uzasadnieniem powinna być przedstawiona radnym. Więc chyba w tej chwili projektu uchwały nie mamy, trudno będzie ją podjąć. Ja proponuję wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Rewizyjnej podjąć tego projektu uchwały na następną sesję, jeżeli Pani Radna się zgodzi na to, myślę, że powinna tego. Tak może być Pani Radna? Dziękuję. Pani Radna jest to zgodny. Dziękuję Panu. No to jednocześnie łatwiej do pracy, prawda? Przechodzimy. Panie Radny, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja mam pytanie, czy żeby taki wniosek został przyjęty, to musi pracować nad tym Komisja Rewizyjna i Gospodarcza? Na następną sesję? A dlaczego nie? Ja, moje pytanie, czy musi? Nie musi, ale może. Dziękuję.
Nie uważam, że później ten wniosek po tym posiedzeniu wspólnej komisji może przyjść jako uchwała, prawda? Może przyjść jako uchwała. Może jeszcze ja bym. Proszę pana, może jeszcze odpowiedzią. Chodzi o to, że trzeba jakieś pozyskać środki na to, bo nasz budżet na inwestycje jest bardzo, bardzo, bardzo mały. I myślę, że komisja więcej na wspólnie razem z Łukaszą pewnie na tym popracować. Panie wójcie, ja uważam, że trzeba się nad tym zastanowić, co komisji robią, bo to naprawdę to jest taki kawałek tej działki, która by się na ten rynek gdyby przydała, prawda? I myślę, że można by było pomóc. Ja myślę, że im więcej głów będzie tworzyło ten projekt tej uchwały, to będzie lepiej. Każdy zniknie się tego. Już nie dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, podjęcie uchwały. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sokolski. Państwo radni otrzymali projekt uchwały w materiałach na sesji. Szanowni Państwo radni, przed podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sokolski proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W dniu dzisiejszym przedstawiam Państwu projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Sokolski. Dokument ten został na podstawie obowiązujących przepisów prawnych przygotowanych przez wójta gminy Sokocin w poprzedniej kadencji panią Annę Zwierzchowską do 15 listopada ubiegłego roku. Wieloletnia prognoza finansowa w ustawowym terminie była przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Sokocin. Obejmuje ona lata 2015-2022. Czyli okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. W załączniku nr 1 do projektu uchwały przedstawione zostały wielkości liczbowe w formie tabelarycznej planowanych dochodów bieżących oraz majątkowych, planowanych wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów budżetu, wskaźnika spłaty zobowiązań, finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków pozabudżetowych. Wysokość dochodów bieżących na rok 2015 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej w wysokości 15 725 998 zł. Natomiast dochody bieżące w latach 2015-2022 objęte wieloletnią prognozą finansową zostały przeszacowane zgodnie ze wskaźnikami publikowanymi przez Ministerstwo Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych. Dochody bieżące obejmują subwencje, dotacje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, a także podatki i opłaty lokalne. Prognozowane dochody majątkowe wynoszą 527 203 zł i obejmują dotacje na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sorocin etap 2A. Planowane wydatki bieżące wynoszą w 2015 roku 14 820 243 zł. Limit wydatków majątkowych w 2015 roku na planowane przedsięwzięcia wynosi 914 613 zł. W 2015 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 174 024 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki. Kwota długu wskazana w wieloletniej prognozie finansowej na koniec roku 2014 wynosi 1 365 717 zł. W załączniku nr 2 do projektu uchwały przedstawiono wykaz przedsięwzięć planowanych na lata 2015-2018. Łączne nakłady finansowe na te przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 3 879 574 zł. Są to dwa następujące przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane w latach 2015-2018. Pierwsze z nich to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokocin etap 2A. Planowane zakończenie inwestycji jest w bieżącym roku. Planowane wydatki na te inwestycje wynoszą 864 613 zł.
punkt drugi, budowa mostu w Tarzewie, łączne nakłady finansowe w latach 2015-2018 zaplanowano w wysokości 1 550 000 w 2015 roku, po 500 000 w 2016, 2017 i 2018 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie. Chciałbym poprosić panią sekretarz, panią Wielkę, o odczytanie i odpowiedzi na nie obrachunkowym o projekcie uchwały i leków do drogi finansowej. Proszę pana. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Sochocin projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Ciechanowie. Przewodniczący Jan Ludowski, członkowie Renata Sokolnicka i Ireneusz Kołakowski uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Sochocin projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sochocin na lata 2015-2022. Paragraf drugi. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez gminę Sochocin w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych. Paragraf trzeci. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Jan Rudowski. Dziękuję. Dziękuję. Proszę teraz panią skarbnik o przedstawienie tych praw do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Autopoprawka wójta gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015 roku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sochocin. W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sochocin wprowadza się następujące zmiany. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały wieloletnia prognoza finansowa według załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin. W tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowany załącznik nr 1. Dokonano korekty wydatków budżetu na 2015 rok, zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł, oraz zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 50 000 zł. W związku ze złożoną autopoprawką do projektu uchwały budżetowej gminy należało dokonać zmian wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych na 2015 rok w wieloletniej prognozie finansowej gminy Sochocin. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Dziękuję. Teraz przystąpimy do głosowania wniosku propozycją do uchwały wójta. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku propozycją do uchwały wójta? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy radni za. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek przez wójta propozycją do uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sochocin. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Wszyscy radni za.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sokocin została przyjęta w tym pośrodku. Przystępujemy do projektu uchwały budżetowej gminy Sokocin na 2015 rok. Państwo radni również otrzymali wszystkie materiały dotyczące budżetu. I teraz proszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie i Panowie Sołtysi, zaproszeni goście, Szanowni Państwo. W dniu dzisiejszym spotykamy się na sesji szczególnie ważnej, dotyczącej budżetu gminy na 2015 rok. Uchwała budżetowa, która składa się z budżetu oraz załączników, jest podstawą gospodarki finansowej gminy. Projekt uchwały budżetowej został opracowany do dnia 15 listopada oraz przedłożony organowi stanowiącemu Radzie Gminy Sokocin i Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała pozytywną opinię. Dokument ten, podobnie jak wieloletnia prognoza finansowa, został przygotowany przez wójta gminy Sokocin poprzedniej kadencji, panią Annę Zwierzchowską, do 15 listopada ubiegłego roku. Projekt uchwały budżetowej oraz załączniki i uzasadnienie otrzymali Państwo w materiałach na dzisiejszą sesję. Został Państwu przedstawiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczej. Komisja Rewizyjna oraz Komisja Gospodarcza wydały pozytywną opinię. Pozwolę więc Państwu, że w dniu dzisiejszym przedstawię najważniejsze wielkości liczbowe zawarte w uchwale budżetowej oraz załącznika. Dochody w budżecie gminy na rok 2015 zaplanowano w kwocie 16 253 001 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 15 725 998 zł i stanowią one około 96,76% dochodów ogółu. Dochody majątkowe w wysokości 527 203 zł stanowią one około 6,24% dochodów ogółu. Jest to planowana dotacja na dofinansowanie inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano w następujący sposób. Dział 758. Różne rozliczenia, w którym zawarta jest subwencja ogólna wynosząca 7 517 437 zł oraz jej części oświatowa w kwocie 4 659 557 zł. I subwencja wyrównawcza 2 857 880 zł. Dział 756. Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, plan 5 989 987 zł. W dziale tym zawarte są planowane dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszący 2 610 151 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości 1 837 500 zł. Wpływy z podatku rolnego, leśnego i środków transportowych i opłat lokalnych 1 542 336 zł. Dział 852 Pomoc społeczna, w którym dochody zaplanowano w wysokości 1 965 050 zł. Dział 750 Administracja publiczna, zaplanowano dochody w wysokości 57 487 zł. W tym dotacja na zadanie, z zakresu administracji rządowej. Szanowni Państwo, wydatki zaplanowano w kwocie 16 253 201 zł, w tym wydatki bieżące wynoszące 14 820 243 zł.
co stanowi 92,17% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe w kwocie 1 258 933 zł, co stanowi 7,83% wydatków ogółem. Limity najwyższych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej zaplanowano w następujący sposób. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo. Planowane wydatki 1 062 613 zł, co stanowi 6,61% wydatków ogółem. W dziale tym przewidziane są wydatki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin, etap 2A, w wysokości 864 613 zł. Dział 600 Transport i łączność. Planowane wydatki stanowią kwotę 547 tysięcy, to jest 3,40% wydatków ogółem. Tym na drogi gminne przeznaczonych jest 525 tysięcy zł. Działalność usługowa 50 tysięcy, w tym na plan zagospodarowania przestrzennego 40 tysięcy. Administracja publiczna 3 174 614 zł, w tym wydatki bieżące 3 146 487 zł. Wydatki majątkowe 28 127 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia gminnego, obsługę Rady Gminy, Urzędu Gminy, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty administracyjne gospodarki odpadami. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i programów oraz wydatki remontowe. Ogółem wydatki na administrację stanowią 19,74% wydatków ogółem. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 155 705 zł. W tym wydatki związane z utrzymaniem budynków oraz gotowością bojowych samochodów i sprzętu jednostek OSP stanowi kwota 155 705 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego 70 000 zł. Dział 758 Różne rozliczenia 100 000 zł, jest to rezerwa ogólna i celowa. Dział 801 Oświata i wychowanie 6 417 193 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 154 044 zł. Ogółem wydatki na oświatę zaplanowano w kwocie 6 571 237 zł, co stanowi około 38,6% wydatków ogółem. Wydatki na poszczególne placówki oświatowe zaplanowano w wysokości. Publiczny zespół szkół i przedszkoli samorządowych w Sochocinie 4 323 380 zł. Szkoła podstawowa w Połazębiu 889 157 zł. Szkoła podstawowa w Smardzewie 760 200 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia. Są to wydatki związane z realizacją profilaktycznych programów gminnych. Zaplanowano je w wysokości 709 400 zł. Dział 852 Pomoc społeczna. Planowany limit wydatków stanowi kwotę 2 379 489 zł. Stanowi to 14,8% wydatków ogółem. Dział 900 Gospodarka komunalna i woda środowiska 1 159 000, co stanowi 7,21% wydatków ogółem. Dym Gospodarowanie odpadami komunalnymi 624 900 zł. Oczyszczanie miast i wsi 120 tysięcy, oświetlenie ulic, placów, dróg 277 tysięcy zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 510 571 zł. Jest to dotacja dla instytucji kultury, biblioteki i utrzymanie świetlicy w Kołodziejach. Dział 926 Kultura fizyczna 159 413 zł. W
przeznaczeniem na utrzymanie stadionu w Sopocinie, udzielanie dotacji dla gminy do klubu sportowego KRA oraz zakup placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2015 roku zaplanowano wydatki na następujące zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sopocinie 150 tysięcy. Modernizacja dróg gminy Smardzewo i Lipa 100 tysięcy. Modernizacja świetlicy Wielkiejskiej Gminy z Funduszu Sołeckiego 11 tysięcy. Zaplanowane przedsięwzięcia w 2015 roku to budowa kanalizacji sanitarnej w Sopocinie etap 2A 864 613 zł. Punkt 2. Budowa mostu kontażowy 50 tysięcy. Planowane wydatki łączne na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 284 838 zł. Planowane zadłużenie na początek roku wynosi 1 365 717 zł. Planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 174 024 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytu. 125 tysięcy złotych, na spłatę pożyczki 49 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę panią Stawów. Ja chciałam tylko sprostować, sprawił się błąd pisarski, pan wójt tak odczytał kwotę w dziale 851 709 400, kwota właściwa 79 400 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o czytanie opinii Rady Gminy Rachunkowej po projekcie uchwały budżetowej. Panie Sekretarz. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Sopocin w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Ciechanowie. Przewodniczący Jan Ludowski, członkowie Renata Sokolnicka i Renusz Kołakowski uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinią o przedłożonym przez wójta gminy Sopocin w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok. Paragraf drugi. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Podpisał przewodniczący składu orzekającego Jan Rudowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o czytanie uchwały przewodniczącą Komisji Rewizyjnej panią Joannę Konstancę. Uchwała nr 1 przez 2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sopocin z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Sopocin projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie artykułu 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 3 ust. 3 uchwały nr 27 łamanej przez 193 łamanej przez 2010 Rady Gminy Sopocin z dnia 26 sierpnia 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sopocin. Komisja rewizyjna w osobach przewodniczący Kochanowska Jolanta Maria, członkowie Jankiewicz Lucyna Marianna, Szabrański Łukasz podjęła następującą uchwałę. Paragraf 1. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta gminy Sopocin projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Paragraf 2. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf 3. Uchwała niniejsza podlega przedstawieniu 1. Przewodniczącemu Rady Gminy, 2. Wójtowi Gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie też mam przeczytać, czy? Jeżeli Państwo radni się życzą, to oczywiście. Jeżeli Państwo, czy jest uzasadnienie czytać, czy Państwo macie? No, 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 wszystko dokumenty. To dziękuję bardzo. Dziękuję również. Proszę Panią Annę Bielorosłą, proszę Panią Przewodniczącą Komisji Gospodarczej. Uchwała nr 1, uchwalona na 2015 Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin na 15 stycznia 2015 roku. W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Sochocin w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie artykułu 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest 9 ust. 2013 roku, pozycja 594 z mniejszymi zmianami oraz paragraf 3. Ustęp 3 uchwały nr 26/193/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sochocin. Komisja Gospodarcza w osobach przewodniczących Wielowska, Marynata, Członkowie Wielkowska, Grzeszna, Sofia, Kurzyński, Jaków podjęła następującą uchwałę. Paragraf 1. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem materiałów informacyjnymi. Paragraf 2. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf 3. Uchwała niniejsza podlega przedstawieniu. Punkt 1. Przewodniczącemu Rady Gminy, punkt 2. Wójtowi Gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisali członkowie komisji. Wilanowska, Anna Lipowska, Grażyna Kurzyński. Dziękuję. Dziękuję panie. Proszę o przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej panią skarbnik. Autopoprawka wójta gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015 roku do projektu uchwały budżetowej gminy Sochocin na rok 2015. W projekcie uchwały budżetowej gminy Sochocin na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: wydatki w łącznej kwocie 16 079 177 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 14 770 243 zł i 86 groszy. Wydatki majątkowe w kwocie 1 308 933 zł i 14 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały wydatki według załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki. Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do projektu uchwały dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku według załączonej tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki. Dokonuje się zmian w załączniku nr 14 do projektu uchwały wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową według załączonej tabeli nr 3 do niniejszej autopoprawki. Paragraf 16 otrzymuje brzmienie: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W tabelach nr 1, 2 i 3 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowane załączniki, odpowiednio nr 2, 11 i 14 do projektu uchwały. W związku z dokonanymi zmianami w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej gminy Sochocin na 2015 rok. Szanowni Państwo, dokonano korekty wydatków budżetu, zwiększając wydatki majątkowe o 50 tysięcy złotych i zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 50 tysięcy złotych.
W dziale 600 transport i łączność zwiększono planowane wydatki o kwotę 98 tysięcy złotych. W dziale 750 administracja publiczna zmniejszono planowane wydatki o 60 tysięcy złotych. W dziale 900 gospodarka komunalna zmniejszono planowane wydatki o kwotę 30 tysięcy złotych. W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono planowane wydatki o kwotę 10 tysięcy złotych. W dziale 926 kultura fizyczna zmniejszono planowane wydatki o kwotę 18 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Pani Radna. W imieniu Komisji Rewizyjnej zgłaszam wniosek dotyczący zmniejszenia wydatków. To jest tak. Momencik. Zmniejszenie wydatków w dziale 750, rozdział 750-23, to jest Urząd Gminy, paragraf 4220. Zakupy materiałów i wyposażenia. I proponujemy zmniejszyć ten paragraf o 50 tysięcy, a te pieniążki przeznaczyć na, w dziale 600 na transport i łączność. I szczegółowo tu jest rozdział 616, to są drogi publiczne gminne. I o tą kwotę, o te 50 tysięcy proponujemy, żeby tutaj zwiększyć wydatki na bieżące remonty dróg i ulic. Dziękuję bardzo. Co Pani Kati przeszła do urzędu? Pan Wójt. Wyrażam zgodę, proszę Pani Skarbnik o podjęcie tej liczności. Panie Przewodniczący, ja poprosiłabym o 10 minut przerwy, żeby dostosować załącznik numer 2 wydatki. Kto z Państwa radnych jest na propozycję Pani Skarbnik po 10 minutach przerwy? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy radni za. Dziękuję. Ogłaszam przyszły mnie do przerwy. Głos. Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Propozycja o poprawę wójta. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek wójta do poprawki został przyjęty w Radzie Gminy jednogłośnie. Przez Komisję Rewizyjną Pani Janek Szanowny został zgłoszony wniosek dotyczący zmniejszenia wydatków na administrację publiczną o kwotę 50 tysięcy złotych i zmniejszenia wydatków o 50 tysięcy złotych na remont dróg. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek przez Komisję Rewizyjną złożony przez wójta autopoprawy został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przystępujemy do podjęcia uchwały budżetowej gminy Sobocin na 2015 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała budżetowa gminy Sobocin została przyjęta na 2015 rok jednogłośnie. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Państwo radni otrzymali harmonogram i otrzymali wszystkie materiały, które są w dokumentach na sesję. Jeśli ktoś z Państwa radni chciałby zadać w tej sprawie głos, to że jakieś zmiany, może coś? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy radni za. Dziękuję. Stwierdzam, że w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich została podjęta uchwała jednogłośnie. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Państwo radni otrzymali również w materiałach na sesję dokumenty. Po komentarzach uchwały poprosiłbym może panią Annę Marię Żuławię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Uchwała w sprawie udzielenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z artykułem 6c ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach, tekst jednolity dziennik urzędowy z 2013 roku, pozycja 1399 ze zmianami, gminy przyjmują obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Jednakże ustęp 2 wymienionego artykułu daje gminie prawo do objęcia odbiorem odpadów komunalnych również właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Podjęcie takiej decyzji wymaga przyjęcia stosownej uchwały będącej aktem prawnym. Uchwałą nr 18 na 148 na 2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęto nieruchomości zamieszkałe obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych przez gminę. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, są to m.in. budynki użyteczności publicznej, lokale rzemieślnicze, produkcyjne, lokale gastronomiczne, obiekty noclegowe oraz obiekty przemysłowe. Za podjęciem niniejszej uchwały przemawia fakt zwiększenia się ilości wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca, co znacznie powiększa koszty odbioru odpadów w ogóle. Biorąc powyższe pod uwagę, przedstawiam projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ciągle na głos w sprawie? Proszę bardzo, Pan Jaski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym się dowiedzieć, jaka jest analiza wzrostu tych kosztów, jak znacząco nieruchomości niezamieszkałe ponosiły całość kosztów, całość systemu wywożenia odpadów, wywożenia odpadów komunalnych. Proszę odpowiedź. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Ogólnie z terenu całej gminy Sochocin w 2014 roku odebrano 1234 tony odpadów, co stanowi w przeliczeniu na jednego mieszkańca 230 kg na osobę rocznie. Zgodnie z ukazem z PGK-u, tam gdzie jest nasz RIPOK, jedna tona odpadów kosztuje 324 zł. Więc ten tonaż, który przed chwilą przedstawiłam, 1232 tony, razy te 324 zł, około 400 tysięcy wydawaliśmy na samym zagospodarowanie odpadów. Proszę Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, może w tym miejscu w czasie poprosimy przedstawiciela przedsiębiorstwa i sprawy komunalnych wojsków o przedstawienie danych liczbowych pana Kamańskiego. Mówię Panie Przewodniczący. Proszę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Maliński, od czerwca 2013 roku. Kieruję pracami Zakładu Oczyszczania Miasta. To jest zakład, który odbiera od Państwa odpady komunalne. Witam serdecznie Pana Wójta, witam urzędników, Pana Przewodniczącego, Szanowną Radę. Witam kierowników jednostek, mieszkańców miejscowości gminy Sochocin. Witam również gorąco przedstawicieli mediów. Proszę Państwa,
Zapewne najważniejsze pytania, które padają z Państwa strony, to dlaczego drożej? Ja może pokrótce powiem, jak sytuacja przedstawiała się w czerwcu 2013 roku, kiedy rozpoczynaliśmy start do nowej ustawy o gospodarowaniu i utrzymaniu porządku w gminach. W czerwcu 2013 roku, w momencie kiedy stawaliśmy do pierwszego przetargu państwa w gminie i później efektem tego było podpisanie pierwszej umowy, ilość odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca miesięcznie wynosiła od 100 do 120 kg. W grudniu tamtego roku zakończyła funkcjonowanie umowa, która była podpisana w 2013 roku, w związku z czym trzeba było ogłosić nowy przetarg, podpisać nową umowę. Wiadomo, że przystępując do takiej operacji trzeba było zrobić tak zwany rachunek sumienia, rachunek ekonomiczny. I powiem Państwu, jak to się przedstawia. Na pewno interesuje Państwa najbardziej, interesują Państwa dane z Państwa gminy, natomiast one są bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o gminy pozostałe. W grudniu 2014 roku, zliczając ostatni kwartał 2014 roku, ilość odpadów w przeliczeniu na mieszkańca gminy Sochocin kształtowała się w granicach 200-220 kg. Czyli ten wzrost od czerwca 2013 roku do ostatniego kwartału 2014 roku wyniósł około 100 kg na jedną osobę. Skąd to się bierze? Myślę, że nie muszę Państwu tłumaczyć. Do czerwca 2013 roku ten system był niespójny. Gdzieś, mówiąc potocznie, te śmieci nam uciekały. Natomiast ustawa może nie jest idealna, ale spowodowała to, że wszyscy mieszkańcy są nią objęci i te odpady do zagospodarowania oddają. Nie ma interesu, żeby je palić, żeby je wywozić i z tymi sytuacjami pewnie coraz mniej mamy do czynienia, aczkolwiek pewnie takie sytuacje jeszcze występują. Przepraszam, proszę Państwa, proszę o ciszę, nie słychać. Poza tym, to wszystko, o czym powiedziałem, wiąże się również z tym, że to nie jest tak, że w momencie, kiedy samochód zbierze odpady z jednego dnia, mamy temat załatwiony, że my bierzemy pieniążki tam od poszczególnego mieszkańca. Proszę Państwa, na taki samochód wchodzi od 5 do 8 ton odpadów. Ten samochód, wjeżdżając do zakładu zagospodarowania odpadów w Poświętnem, za tonę takiego odpadu trzeba zapłacić 300 zł netto, co daje 324 zł brutto. Mnożymy to średnio razy 5-8 ton, a wiem doskonale, że są takie dni w Państwa gminie, że samochód musiał jechać do zakładu zagospodarowania odpadów i wracać ponownie, żeby dokończyć zbiórkę z danego dnia. W styczniu, na początku stycznia, Pan Wójt podjął inicjatywę rozmów z prezesem przedsiębiorstwa. Zapomniałem na wstępie przeprosić za to, że Pana prezesa nie ma, bo na to spotkanie zaproszony był Pan prezes. Niestety miał zaplanowany wyjazd już dużo wcześniej. Prosił, żebym pozdrowił Państwa w jego imieniu i przeprosił za to, że nie jest obecny. Jest gotów, jeżeli będzie taka potrzeba, spotkać się z Państwem na jakiejś kolejnej sesji. Jeżeli będzie taka potrzeba. Pan wójt podjął rozmowy z panem prezesem. Ja w części tych rozmów uczestniczyłem. Co było celem tych rozmów? Celem tych rozmów było, aby podwyżka, która jest nieunikniona, była podwyżką jak najmniejszą. Rachunek ekonomiczny mówił o tym, że ta podwyżka będzie sięgać około 30% ceny starej. I powiem Państwu, że chcę to ująć delikatnie, żebym nikogo nie uraził. I może powiem to w ten sposób, że Pan wójt podjął starania, żeby te koszty naprawdę były jak najniższe. Pragnę zaznaczyć, że
Nie dało się inaczej, nie dało się tak. W związku z czym panowie uchwalili i uzgodnili, że rezygnujemy z jednego terminu odbioru. Czyli nie będziemy odbierać się co dwa tygodnie, będziemy odbierać odpady raz w miesiącu. Wtedy te zbiórki będą połączone. Zbiórka odpadów zmieszanych, segregowanych będzie w jednym terminie. To nie jest, szanowni państwo, do końca tak, że my swoje koszty zmniejszymy o połowę, bo my i tak tej ilości odpadów będziemy musieli z tej gminy zwieźć. Czyli do zakładu zagospodarowania odpadów trafią te same ilości. To może będzie 20-30% oszczędności, które będą związane z tym, że my już nie będziemy jeździć ponownie po terenie, aczkolwiek zaznaczam, że te ilości odpadów, które powstają w miejscowości w gminie Sopocin, trzeba będzie odebrać i je zagospodarować tak, jak to robiliśmy w roku 2013 od połowy i tak, jak to wyglądało w roku 2014. Ja również, proszę państwa, przygotowałem sobie takie liczby, może one w zasadzie, no, mogę powiedzieć, że zrobiłem to dosyć solidnie i dosyć precyzyjnie, bo od początku obowiązywania ustawy, do chwili obecnej, czyli do proponowanych stawek od miesiąca lutego 2015 roku, ten wzrost, jeśli chodzi o odbiór odpadów z państwa gminy, będzie się zawierał szacunkowo w liczbie 14-16%. Taka będzie podwyżka ogólna. Oczywiście część z państwa może się ze mną nie zgodzić, bo odbiór odpadów odbywa się w sposób dwojaki. Część z mieszkańców zadeklarowała odbiór odpadów segregowanych. Ta stawka jest tam niższa. Natomiast część mieszkańców nie segreguje odpadów i odpady oddaje w postaci odpadów zmieszanych. Także dlatego tutaj te tak zwane widełki 14-16%, ponieważ żeby to precyzyjnie obliczyć, trzeba było usiąść i zliczyć wszystkich mieszkańców, którzy segregują odpady i którzy tym procesem segregacji nie są zainteresowani. To wszystko z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania, to jest chyba dobry moment. Proszę pana, książę, czy śmieci wyprodukowane będą zawierane wszystkie, czy tylko w koszach, w tych workach, które będą koło koszy? Wszystkie będą zawierane, no to chodzi o to, tylko że... Tak, bo do tego zobowiązuje nas umowa, w której jest wyraźny zapis, że my odbieramy taką ilość odpadów, jaka powstanie. Jak to będzie wyglądało? Ja myślę, że worki będą dobrym rozwiązaniem. My takimi workami na odpady zmieszane, one są zdecydowanie mocniejsze, mają trochę inną konstrukcję niż te worki, które są ogólnie dostępne w sklepach i w marketach. To jest jedno z rozwiązań. Natomiast jeżeli one, te odpady będą dostawione w jakichkolwiek workach i będą tak zmagazynowane, że nie będą ich wrzucenie do samochodu nie będzie stanowiło problemu, to uważam, że nie będzie umyślnej sytuacji, gdzie odpady na terenie państwa gminy pozostały. Dziękuję. Ja mam jeszcze pytanie. Proszę. Ja mam jeszcze pytanie. Czy jest jakaś gmina, w której państwo odbieracie dwa razy w miesiącu śmieci, czy tylko tak jak u nas raz macie? Do tej pory dwa razy odbieramy, co tydzień, przepraszam, jeździmy w Płońsku, a jedyną gminą byliście, gdzie dwa razy w miesiącu odbieramy. Ale pozostałe wszystkie gminy mają też raz tylko w pozostałe gminy mają raz, z tym, że te większe gminy, na których pracujemy, nazw ich wymieniał nie będę. Tam jeszcze jest sprawa opróżniania koszy ulicznych i koszy parkowych. Tam jeszcze sporadycznie dojeżdżamy pomiędzy okresem zbiórki. Ale to są takie prace 2-3 godzinne, gdzie trzeba zebrać odpady komunalne z terenu miejscowości. W samej miejscowości wtedy już gmina nie wchodzi w grę, tylko główna miejscowość. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa może jeszcze chciał pytanie? Proszę. Ja chciałbym się dopytać, czy przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej ma opracowany jakiś projekt podpisywania indywidualnych umów, głównie z mieszkańcami, którzy
przyjeżdżają na działki rekreacyjne, którzy teraz z naszego systemu zostaną wykluczeni. Bądź, nie wiem jeszcze, no ale planowane jest wykluczenie tych działek rekreacyjnych z naszego systemu. Dlatego chciałbym wiedzieć, czy przedsiębiorstwo ma jakiś plan dla takich działek rekreacyjnych? Czy w jakichś innych gminach były takie, czy już taki system jest opracowany? Radny wykluczenie to może złe słowo, żeby się nie obrazili nam działkowcy. System nie będzie obejmował, to są tacy odbiorcy, jak i klienci indywidualni na terenie państwa gmin, z tym, że już nie będzie ich obowiązywać umowa, która jest zawarta z gminą, tylko oni będą indywidualnie z nami podpisywać umowę. No tutaj zadaniem urzędników będzie to, żeby tych, że tak powiem, opornych, a pewnie tacy się pojawią, mobilizować do tego, żeby te umowy podpisywały, bo jak wiadomo, od czerwca 2013 roku jesteśmy zobligowani do tego, żeby utrzymywać czystości i zagospodarowywać te odpady. Cennik, jeśli chodzi o klientów indywidualnych, jest opracowany i wtedy działkowcy, którzy zostali wyłączeni z umowy w państwa gminie, będą z nami bezpośrednio indywidualnie podpisywać takie umowy. My już prowadziliśmy wstępne rozmowy z panem wójtem i z wydziałem, który zajmuje się zagospodarowaniem odpadów u państwa w gminie. Nie chciałbym głośno mówić o terminie, ale wstępnie są ustalone, panie od poniedziałku będą informować przedsiębiorców, wszystkie firmy z terenu miejscowości i gminy Sochocin, kiedy dojdzie do podpisania takich umów. Pan wójt poszedł tym firmom na rękę i ja z pracownikami przyjadę tutaj do urzędu, te umowy podpiszemy tutaj. Myślę, że w większości to się uda, natomiast jeżeli zostaną jakieś pojedyncze instytucje, no to już wtedy będziemy zapraszać ich do siebie. Chcieliśmy po prostu, żeby nie jechało do nas 100 osób, bo łatwiej chyba 3 czy 4 osobom przyjechać do gminy. Pan wójt zadeklarował się, że udostępni nam jakiś pokoik, gdzie będzie można te umowy z przedsiębiorcami podpisać. Tam jest jeszcze jedna kwestia, bo w przypadku przedsiębiorców musimy dokładnie omówić mechanizm odbioru odpadów. Bo jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, jest to troszkę mniej istotne. Dlaczego mniej istotne? Ponieważ czy my od przysłowiowego pana Kowalskiego czy Nowaka bierzemy pół pojemnika, 1/3 pojemnika czy 2/3 pojemnika, pan Kowalski płaci stałą opłatę. Natomiast z firmami sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Oni wtedy już płacą od zadeklarowanego pojemnika. I chcemy uniknąć sytuacji, żeby nie było jakichś niedomówień, żeby moi pracownicy nie odbierali po pół pojemnika, a żebyśmy firmom naliczali pojemników w całości. Ale to jest już kwestia techniczna, którą będziemy starali się rozwiązać w piątek, a z pozostałymi u nas na miejscu w siedzibie firmy. Choćby o starsze osoby, wyciągają te kosze do drogi. Nie wiecie, zabierać je za to, co na tym pomysł. Szanowni Państwo, tam gdzie jeździmy już kilka lat, moi pracownicy doskonale wiedzą, gdzie takie sytuacje są. Ja wręcz obliguję pracowników do tego, żeby do takich ludzi, jeżeli jest możliwość wjazdu, bo Szanowni Państwo, ładunek na tym samochodzie waży 8 ton. Samochód dodatkowo waży od 6 do 8 ton. To są naprawdę ciężary. Jeżeli mamy tą porę roku, którą mamy, tak niefortunnie ta zima nam się toczy, nie ma dnia, żebym ja nie wysyłał jakiegoś ciężkiego sprzętu i żebyśmy gdzieś tam się nie wyciągali. Dzisiaj też były dwa przypadki, że na terenie gminy Baboszewo bardzo poważnie zakopał nam się samochód asenizacyjny, tak zwana beczka. Natomiast na terenie gminy Załuski zakopała nam się śmieciarka. Wszystkie sytuacje, gdzie wiemy,
A gdzie nie wiemy, to prosimy urzędników o takie informacje. Będziemy rozwiązywać w ten sposób, że nawet jak nie będzie możliwości wjazdu, to będziemy albo dogadywać się z indywidualnie z tymi osobami, które potrzebują pomocy, albo często zdarza się tak, że moi pracownicy rozmawiają z sąsiadami, sąsiad wystawia czy wywozi gdzieś na półkułce swój pojemnik i jest bardzo dużo takich sytuacji, że ci sąsiedzi pomagają tym ludziom starszym i ludziom niepełnosprawnym. Jestem daleki od tego, żeby takim ludziom przeszkadzać. To co, dziękujemy Panu bardzo za wniesienie kolejnych pytań. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, i już. Za chwilę się Pani Radny. Tylko teraz zastanawiam się nad jedną rzeczą, mianowicie nad tymi, którzy przyjeżdżają tutaj z Warszawy. Oni nie siedzą przez zimę, są tylko w czasie wakacji, w czasie okresu wakacyjnego, czyli od Wielkanocy tam do wszystkich świąt. Oni na pewno będą musieli płacić za ten okres, gdzie siedzą, bo myślę, że jeżeli złożą deklarację przez cały rok, to nie będzie uczciwe wobec gminy, wobec ich. Jak oni płacą tylko za to, kiedy będą wytwarzali te odpady komunalne i będą tutaj mieszkali, zamieszkiwali to. Ja uważam, że to powinno coś się stało finansować. Wracam jeszcze raz, że ci ludzie prowadzący do działalność gospodarczą będą mieli musieli złożyć deklarację do urzędu gminy. Także opłaty będą podwójne. Dziękuję. To jest ta różnica do gminy. Dziękuję. Proszę zadać pytanie. A co z tymi, którzy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy na spotkaniu nieoficjalnym, będą składali te deklaracje zerowe? Czyli de facto, no, mimo zamieszkania, będą wykazywali, że oni nie produkują śmieci, a niby wywożą do Warszawy, tak? Panie radny. Jakie możliwości prawne do egzekwowania? Przede wszystkim myślę, że trzeba będzie zrobić kontrolę wśród tych osób, tych nieruchomościach wyjętych spoza tej ustawy, z tego wspólnego zbierania śmieci i kontrolować, czy naprawdę jest deklaracja zerowa. Tak samo jest, uważam, że na wsiach, z tego co się dowiedziałem, jest 5 ludzi, a 2 jest deklarowana, że zamieszkuje. Tutaj trzeba zrobić jakąś kontrolę. No właśnie, pytam się o możliwości prawne. W jaki sposób deegzekwować?
Z tego co wiem, niepłacący w tym nowej ustawie to mają być zgłaszani do urzędu skarbowego i tam urząd skarbowy ma egzekwować niepłacone środki na to, za zapłatę. To na tym to będzie polegało. Tutaj na chwilę obecną, to ja nie wiem. Niech pana to wyjaśni na sytuację. Prosimy panie Marek. Wysoka Rado, panie ministrze, szanowni państwo. Jeżeli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe i wpływy od tych nieruchomości, to co przedsiębiorcy wpłacali za odebrane pojemniki było jednocześnie przekazywane firmie, więc tutaj nie było zarobku i nie było straty, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości zamieszkałe i problem tych mieszkańców, w których deklaracjach mamy, powiedzmy, tak jak było tu wspomniane, dwie osoby, a mieszka trzech, to takie sytuacje są, zdarzają się, natomiast na bieżąco, jeżeli mamy informacje, jeżeli mamy możliwość tutaj z meldunku wziąć faktyczną ilość, tak, ile jest zameldowanych, wzywane są takie osoby i one nam składają wyjaśnienia na ten temat, tak? Czyli jeżeli nie ma faktycznie tych osób, muszą nam przynieść zaświadczenie, w jakiej miejscowości teraz się znajdują i że tam ponoszą opłaty za gospodarowanie odpadami. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Głównie, mam takie pytanie. Pan ma powiedzieć, że zdrożeją się 16% i 16%. Z tego co wiem, nie powiedzą, że zdrożeją po 100%. Bo nie będzie tej ulgi teraz na rodzinne, tak wielokrotnie. Tak, jeżeli w tych rodzinach, gdzie jest wielodzietność, dużo osób, była deklaracja, jest tam 3, 4, 5. Te osoby, które nie będą miały środków na zapłacenie, proponuję kierować do WOPS-u i już mówiłem o tym. No, 100% tam to urząd gminność tej pomocy też jest. Może panu przewodniczącemu pocieszyć, że takich osób jest u nas w gminie niedużo, także tutaj te koszty nie będą duże. Tak, to oczywiście. Tak, to znaczy może jeszcze tutaj uzupełnię. Ta różnica i stopniowanie tych kwot było oczywiście wprowadzone po to, żeby pomagać osobom, rodzinom wielodzietnym. Natomiast sami wiemy z doświadczenia, że nie zawsze tak było, ponieważ zdarzały się sytuacje, że były to rodziny, na przykład, nie wiem, babcia, dziadek, jedna rodzina, tak, nie wiem, rodzice, dzieci, druga rodzina i się łączyli, żeby móc korzystać z tych ulg. Bo taka sytuacja się zdarza. Proszę bardzo. Ja bym się chciał zapytać, w końcu mówimy, że tyle procent, konkretnie powiedzcie, ile to będzie kosztowało. 18. Panie Sądzisie, dyskusja będzie w różnym poziomie zabrać głos, ale teraz wszyscy będą zabrać. Na razie tylko wyjaśnienia, proszę. Panie Jaskółowski, ja mam pytanie. A co z tymi śmieciami, które są na działkach prywatnych, znaczy takie dzikie wysypiska śmieci? Czy to ma odpowiadać właściciel tej posesji? Czy po prostu jakieś wsparcie jest, bo to są dzikie, są właściciele, którzy nie mają pojęcia, że na ich działkach są. To znaczy tak, panie radny, zgodnie z ustawą o odpadach, za takie odpady odpowiada właściciel odpadów. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze tam, gdzie jest właściciel odpadów, tam, gdzie jest działka się znajduje, jest inny właściciel, a wiadomo, że przywożą tutaj z terenów, powiedzmy, mieszkańcy czy lewnicy, tak, na daną nieruchomość. Jest tak, jak jest, więc również z opłat, które pobieramy, możemy doprowadzać do likwidacji takich dzikich wysypisk. Proszę bardzo. Pytanie do pana wójta, panie wójcie, bo mówi pan, że za te rodziny, które będą wielodzietne i z problemami, będzie płacił głos. Ale my mówimy na przykład o rodzinach, w tym przypadku rozumiem, no, 10-osobowych i tak dalej, takich skrajnie dużych. Ale jest bardzo wiele rodzin, które korzystają z GOPS-u, że tak powiem,
i płacą za śmieci. Co się stanie, jeśli się zorientują, że oni są na poziomie, kolokwialnie mówiąc, losu i będą wykorzystywać fakt, nie płacąc za śmieci i składać właśnie prośby o to, żeby go spłacił. I będą miały do tego prawo zgodnie z tym, co pan teraz mówi. Panie radny, chciałbym odpowiedzieć, że pracownicy GOPS-u do przyznania muszą wypełnić ankietę, tam z 10 stron tego, które rozeznają stan gospodarczy, stan aktualny, finansowy danej rodziny, które od nich będzie zależało, czy przydzielić pomoc, czy nie. Proszę, panie radny. Panie mówicie, chcemy z naszego systemu odciąć właśnie udział powierzchni. Z tego, co się dowiedziałem na nieformalnym spotkaniu, było płacących 210 osób, które złożyły deklarację i płaciły. 120-litrowy koszt kosztował takiej osoby 23 zł. Licząc to przez 210 i 7 miesięcy od 1 kwietnia do 31 października, dzielą przez 12 miesięcy, bo systemu by nam wchodziło około 6 miesięcy. Miesięcznie. A skąd pan radny wie, że teraz nie wyjdzie? Już takie pan pewnie, że ludzie nie podpiszą tych umów? Ale będą podpisywali umowy indywidualne, na które nie będziemy mieli wpływ. Będą poza systemem. Jeżeli przegłosujemy tą uchwałę, oni będą poza systemem. To do naszego systemu nie będzie. Ale według ustawy my nie możemy wykluczać z systemu prowadzących działalność i razem, inaczej, przepraszam, my nie możemy zostawić tych właścicieli nieruchomości, którzy nie prowadzą działalności, bo to jest jedna i ta sama grupa. Po prostu te nieruchomości nie zamieszkały. Więc od nich nie możemy tego rozdzielić. Musimy razem, nie mamy możliwości żadnych innych systemów. Może ja jeszcze tylko uzupełnię. Kwota w ryczałcie, którą płaciliśmy podczas poprzedniej umowy, to była 35 tysięcy, około 35 tysięcy. Natomiast w ryczałcie miesięcznie teraz za odbiór samych nieruchomości zamieszkałych, przepraszam, będziemy płacić około 46 tysięcy. Więc i tak jak mówiłam, nieruchomości niezamieszkałe, to co pan tutaj, ja mogę powiedzieć dokładnie, to znaczy dokładnie około, tak, bo wiadomo w zależności od ilości deklaracji, jakie wpływy mieliśmy od nieruchomości niezamieszkałych. To było około 16 tysięcy, z tym, że te wpływy, które do nas wpływały, jednocześnie było przekazywane firmie. Ponieważ w ryczałcie były tylko nieruchomości zamieszkałe, natomiast niezamieszkałe był system pojemnikowy, czyli to co było wpłacane, było przekazywane firmie. Za każdą wydatkę. To rozumiem, że tak jak było, mówię, mieliśmy poprzednio z nimi, to po prostu przechodzili pieniądze przez przedwrót dni. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Radni? Dziękuję bardzo. Więc proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne poprzez podniesienie ręki. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę podniesienie ręki. Dziękuję raz, za. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Wiem, że uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki o określonej pojemności. Państwo radni, otrzymali projekt uchwały. Czy ktoś chciałby państwo radni zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Dziękuję. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.
Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchylenia ustawy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta większością głosów. Przystępujemy do punktu 6. Projekt podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie głos? Proszę Panie Radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przystąpiliśmy do punktu, który tak naprawdę najbardziej dotyczy każdego mieszkańca. Mam pytanie do Pana Wójta. Czy po tych wszystkich negocjacjach, rozmowach może Pan wskazać jeden bądź dwa, jeden pozytyw z tej całej przemiany dla mieszkańca? Bo z tego, co tutaj przedstawiciel PGK-u troszeczkę to wygląda tak. Wyższe ceny są dlatego, no bo ludzie oddają więcej śmieci. Bo jest tonaż większy. No tutaj z trybuny słychać, że paliwo stanowiło. Płacimy więcej za to, że jest de facto dzisiaj dla nas, tak? Kolejna sprawa, raz w miesiącu odbierają nam śmieci. Kolejna sprawa jest podwyżka. Nie ma degradacji takiej od ilości osób. No, ja doszukuję się plusa chociaż jednego w całej tej naszej dyskusji i wprowadzenia tych zmian. Jak Pan mógł chociaż to przedstawić ludziom, którzy będą wdzięczni. Proszę Państwa, już radny to. Dziękuję. Proszę Panie Radny. Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Przyznam się szczerze, że robiłam kalkulacje również z nieruchomościami niezamieszkałymi. Przedstawiałam taką propozycję Panu Wójtowi jeszcze w grudniu i tam, żeby wyjść na stawki po tych dwóch przetargach nierozstrzygniętych, gdzie firma PGK bardzo dużo sobie zażyczyła za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów, wtedy kalkulacje przedstawiały się na poziomie 9 i 15 zł. Jeśli mogę, jeszcze już chyba ostatnie pytanie, które jeśli chodzi o wypracowanie limitów i ewentualnych kar, po czyjej stronie ta sprawa, że tak powiem, leżała w zeszłym roku, a jak to się przedstawia? To znaczy obecnie ten przetarg już został rozstrzygnięty. Osiągnięcie poziomów recyklingu leży po stronie gminy. Natomiast we wcześniejszym przetargu obowiązek ten należał do przedsiębiorcy. Czyli kolejnymi? Dziękuję. To znaczy mogę tylko powiedzieć, że za 2014 rok nie będziemy mieli kary. To jest plus. Dziękuję bardzo. Ktoś tam jeszcze? Proszę, Panie Radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, zostały ustawione przez ustawy, przedstawione nam do projekcie stawki 13,8 zł za śmieci niesegregowane. Natomiast z wcześniejszych informacji wiemy, że tonaż wytwarzany jest tylko przez śmieci niesegregowane. Więc dlaczego taka duża podwyżka dla tych, którzy segregują? Wiem, że przedtem były właśnie te widełki. Było od 7 do 3 zł nawet dla rodziny. To może ja wyjaśnię tutaj tonaż, który podał przedstawiciel PGK-u, który ja podałam. Ja mam informację oczywiście od firmy i tonaż ten obejmuje zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Nie ma... Bo tonaż śmieci niesegregowany. Że ten tonaż jest obliczany na podstawie śmieci niesegregowanych. Tak, otrzymaliśmy informację. Więc teraz uważam, że błędem jest podnoszenie opłaty dla osób, które segregują śmieci, bo one przez półtora roku spełniały swój obowiązek. Wiemy, że gmina będzie zobowiązana do procentowego recyklingu, jeżeli tego nie osiągnie, zapłaci karę, więc to jest kara dla ludzi, którzy się starali. Dlatego też ta różnica jest minimalna, tak? Natomiast podniesione są zaniesegregowane odpady z 11 na 13. Tutaj jest większa różnica.
Jeżeli chodzi o śmieci segregowane, gdzie rodziny płacili 4 zł, 3 zł, jest to stanowisko 110% podwyżki. Więc uważam, że śmieci segregowane nie powinny być podwyższone. Panie radny, tak jak to jest powiedziane, że to są takie przypadki, jak powiedziałem, że jest na przykład, są dwie rodziny, jest babcia i dziadek i jest jeszcze inni, jeszcze są mieni, prawda? I dlatego tak te koszty, tak jak pani powiedziała, że to te koszty jakby, tak się mówi, że to jest 110%, prawda? To jest niewielka różnica, bo z 11 na 13, 2 zł, to nie jest bardzo dużo. Ja tak uważam. Razem jest segregowany. A niestety zawsze będą, bo pewnie, że łatwiej było powiedzieć, że są śmieci wszystkie segregowane. Też tego nie można, bo nikt tego nie będzie robił, wszyscy będą się po prostu tego otrzymać segregować. Wiadomo, że jest taki mówi, że będzie śmieci segregować, że będzie segregowanie tych śmieci. A niestety, ktoś jest jedna osoba, nawet jedna ulica, tam będzie segregował. Nie płacimy się, prawda? Nie, ale tu uważam, że to 2 zł to naprawdę nie dużo. A z tego, co słyszałem i wiem do momentu, że no, tak praktycznie zostawiamy pod ścianą, bo nie zgłosił się nikt poza tym jednym przedsiębiorstwem. To teraz co, zostawienie ludzi na następny miesiąc już bez odbioru śmieci, nawet raz na to zwierzęcie, to nie, to jest dopiero, uczymy się tego wszyscy. Pierwszy rok tak, teraz następny zobaczymy, podejdziemy do tego wszyscy razem. No nie wiem, w następnym roku, jeżeli będzie taka możliwość obniżenia, obniżymy. Ale tutaj, tak jak pani powiedziała i pani Skarbnik mówi, i pan mówi, że to jest samofinansujące, nie można do tego dołożyć, nie można tym zarabiać. Także tutaj gmina na tym nie zarabia, a dołożyć, jak państwo wiecie sami, że no niewiele mamy jakichś środków, żeby do tych śmieci jeszcze dołożyć. Ja jestem też tym, który te śmieci produkuje. Tyle. Dziękuję panie drogi. Proszę panie radny. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie wójcie. Uważam to za zupełnie sprawiedliwość dla ludzi, którzy dołożyli wszelkich starań, żeby segregować śmieci. Dlatego składam wniosek formalny o przegłosowanie, aby stawka za śmieci segregowane wynosiła, tak jak do tej pory, 7 zł. Panie mecenasie, może to w tym momencie zrobić, tak? Proszę o przegłosowanie. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za tym, żeby stawka nie wzrosła, tak? Żeby nie wzrosła, żeby podstawa nam poza poziomem drugiego roku uchwały 7 zł. Kto jest za tym, żeby ta stawka nie wzrosła, proszę o podniesienie ręki. Ilu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek formalny został przyjęty większością głosów. Więc panie mecenasie, teraz... Teraz w projekcie uchwały jest 7 zł przy niesegregowanym, za segregowanym. A 13 za. Ale uchwała jeszcze nie jest podjęta, bo podjęcie uchwały jest... Więc przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie uchylenia... Uchylenia stawki uchwały za zagospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. Kto z państwa radnych jest za przyjęcie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Panie mecenasie, proszę. Proszę o ciszę. Proszę, przyjechać. Proponowałbym teraz odczytać cały projekt uchwały już z naniesioną zmianą i proszę głosować jako głosowanie nad uchwałą. Proszę panie radny. A ja jak mam przeczytać tego nie ma. W sprawie wyboru metody
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty. Na podstawie artykułu 18 ust. 2, 15 artykułu 40 ust. 1, artykułu 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym i artykułu 6k ust. 1 punkt 1, artykułu 6k ust. 3 w związku z artykułem 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w paragrafie drugim. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 13 zł na osobę na miesiąc. Ustęp drugi. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7 zł za osobę za miesiąc. Paragraf trzeci. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy z dnia 11 czerwca w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, przechodzimy do głosowania. Tylko, tak? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? O podniesienie ręki, proszę. 14 radnych za. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję bardzo. Jeszcze tego roku w sprawie podjęcia uchwały wyboru z metody ustalenia szczególnie, tak? Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanie przez właścicieli nieruchomości. Państwo radni otrzymali te materiały. Ktoś z Państwa radnych miał jakieś pytania do tego ewentualnie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy radni za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Sokocza. Państwo radni również otrzymali materiały dotyczące tej uchwały. Proszę, ktoś może zabrać głos w sprawie. Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy radni za. Kto się wstrzymał? Nie wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 9. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę Państwa radnych, czy ktoś ma jakieś pytanie? Jakieś pytanie? Nie widzę. Dziękuję. Czy przystępujemy do głosowania? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem uchwały? Wszyscy radni za. Kto się wstrzymał? Nie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 10. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie wyboru
przedstawiciela Rady Gminy Sokoczyn do Rady Społecznej działającej przy samorządzie publicznym ze strony Zakładu Opieki Zdrowotnej Polski. Państwo radni już otrzymali i są zorientowani, że jak co roku, znaczy nie jak co roku, to jest taka kadencji, jest wybierany zawsze przedstawiciel Rady do tejże instytucji. Tutaj jest propozycja pana wójta. Ktoś z Państwa radnych prosi o oddanie głosu? Proszę Panie Komisarzu. Oczywiście popieramy to stanowisko, że to wójt powinien reprezentować naszą radę tamtejszej i mam prośbę do pana wójta o, że tak powiem, wtajemniczeniu się sprawy szpitalne i te informacje, które do nas docierają, a chyba wszyscy wiedzą, że jakieś to są informacje niepokojące. Mam prośbę do pana wójta, jeśli byłaby taka możliwość, że na kolejnej sesji, jeśli oczywiście tam procedury pozwolą panu się zapoznać w tej sprawie, przedstawić nam stan faktyczny funkcjonowania tego szpitala. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Też może chciałbym zabrać głos? Pani Wójt, proszę bardzo, panie wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uważam, że rolą przedstawiciela Urzędu Gminy i całej gminy w takiej społecznej radzie działającej przy samodzielnym publicznym zespole Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polsku jest służenie rado, a także mówienie tutaj na sesjach o tym, czego tam się człowiek dowie. Także myślę, że jakie będę miał wiadomości, to będę przekazywał Wysokiej Radzie i Sołtysowi, jeżeli będę wybrany. Dziękujemy. Proszę Państwa, przystępujemy teraz do głosowania w tej uchwały. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 11. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia gminy Sokoczyn do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze, wdrażająca program rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013 w ramach osi Lejner. Państwo radni dużo trzymali. Czy ktoś by chciał zabrać głos w tej sprawie? Tutaj też jest kandydatura pana wójta. Bo tak jest wyciało, czy wójt wyraźnie. Proszę o przystąpienie do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przystąpienia gminy Sokoczyn do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania została przyjęta jednogłośnie. Punkt 12. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie wdrożenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Państwo radni już otrzymali jakby teraz nie dodatkowe, a szczegółowe tam informacje. Zapoznaliście się Państwo, czy ktoś chciał jeszcze dodać do tego? O komentarz poproszę może pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do tej pory zajęcie metra kwadratowego wywyższenia pasa drogowego były naprawdę bardzo małe wartości. Proponujemy tutaj, jestem za, żeby zwiększyć te wartości tak selektywnie, tak jak jest przedstawione na projekcie uchwały. Dlatego, że jakieś środki my wtedy też pozyskujemy z tego. Więc proszę o zagłosowanie i przyjęcie tego projektu, tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie. Przepraszam panie radny. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panie wójcie. Ja mam pytanie odnośnie paragrafu 5. On brzmi: zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz ich przyłączy zwala się następujące stawki opłaty elementarnej powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomu umieszczonego urządzenia. Moje pytanie dotyczy kabla elektrycznego, którym na przykład są połączone wiatraki i wiemy, że idą w pasie drogowym. Nie ma tu o nim nic napisane. Czy tego kabla dotyczą inne przepisy?
czy też umiejętne gdzieś tu powinny. Dziękuję panie radny. Pani może to na jedno odpowiedź na to pytanie, prawda? Bo jest kompletna sprawa, dobra, nie jest sprawa. Proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o tą uchwałę z tego ustalenia w sobie przedstawić zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, jest to zaumieszczenie urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłącza. Opłata roczna jest mi wcześniej była 50 groszy, w tej chwili proponujemy tutaj 3 zł i poza jezdnią wcześniej była 10 groszy, w tej chwili złoty 50 i za niepełny rok kalendarzowy wysokość roku stawek odlicza się proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia w pasie drogowym. Natomiast jeżeli chodzi o umieszczenia tutaj z tego co sądzę pasa, w tym pasie drogowym urządzenia kabla energetycznego. Nie mamy tutaj żadnych zmian w tej uchwale i wcześniej też nie było to w żaden sposób. Pan kierownik, to rozumie, że nie była pobierana żadna opłata? To znaczy w poprzedniej uchwale nie było to również. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak w ogóle ten projekt uchwały zdjąć i na następną sesję przygotować. Kto jest za podjęciem, o zdjęciu tej uchwały porządkowej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała jest na przegłosowanie jednogłośnie. Na wycięcie krzaków z dróg gminnych
którymi jeździ autobus dowożący iść do szkoły. Natomiast zastanawiam się, czy tutaj, jeżeli chodzi o wycięcie drzew, to będzie potrzebne pozwolenie chyba na to, bo tam są stare wieżby, mówi Pan o tej drodze do siebie, tak? Nie, ta też jest gminna. Ta też jest gminna. Ale chodzi, no powiedział Pan o tej drodze, gdzie są drzewa, więc tu będzie pozwolenie chyba potrzebne na wycięcie tych drzew, bo tam jest drzew sporo. To chodzi głównie o usunięcie, to raczej skarpami. Bo... No ja wiem, dlatego potrzebne jest potrzebne pozwolenie. Natomiast tutaj to wyznaczenie to w miarę środków, myślę, że do czasu większego to się zrobi w obszarze. Gminy zakład dostają zlecenie, ale nie w tym miesiącu. Jeszcze mamy trochę czasu. Trzeba przeprowadzić. Dziękuję. Czy jeszcze się sprawa interpelacji? Przepraszam Panie Radny, ale za chwilę Pan się zastanawiał, dlatego ja nie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Ja mam pytanie w zasadzie, które dotyczy wydatków na zadania inwestycyjne. Jest przeznaczone 50 tysięcy na drogę w miejscowości Milówka. Chciałbym się dowiedzieć, która to jest droga i jaki zakres będzie jej modernizacji czy budowy. Panie Radny, tak przypomnę, ale mógł Pan zadać to pytanie w następnym punkcie, bo najwięcej zadania, ale już na przyszłość, także bo to interpelacje. Także, ale nic się stało, proszę. Dziękuję bardzo. Z tego, co powiedziała Pani Skarbnik, to miało być dokończenie tej drogi, która biegnie przez wioskę. Z tym, że tam trzeba jeszcze zrobić inne plany, bo końcówka samej tej drogi, która dochodzi do drogi drożdżym Niewitla RSP, która do RSP prowadzi, nie na najbliższej odległości do 100 metrów nie biegnie według planu. Trzeba chwilę na to zrobić. Myślę, że te środki były na to przeznaczone. Dziękuję. Czy tak, dziękuję. Proszę. Przystępujemy do punktu 10 porządku obrad. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa radnych? No, proszę bardzo, Pani. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, ja na poprzedniej sesji zadałam pytanie skierowane do Pani Skarbnik odnośnie wiatraków i budżetu i pieniążków, jakie z tego tytułu wpływają do budżetu. Z tego co wiem, zakradł się tam błąd i chciałabym poprosić o sprostowanie tej informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pani Skarbnik. Wysoka Rado, chcę sprostować swoją wypowiedź z poprzedniej sesji, tej z 22 grudnia 2014 roku. Odpowiadając na pytanie Pani Radnej Jolancie Kochanowskiej, powiedziałam, że zgłoszone do opodatkowania są trzy wiatraki, a wpływy roczne z podatku od tych budowli wynoszą 9556 zł i 52 grosze. Szanowni Państwo, na dzień 22 grudnia 2014 roku zgłoszono do opodatkowania były dwa wiatraki w miejscowości Smerdzewo. Kwota podatku od tych budowli wynosiła 7096 zł i 52 grosze. 23 grudnia 2014 roku została złożona informacja podatkowa dotycząca dwóch wiatraków w miejscowości Wycinki. Wpływy z podatku od tych budowli wyniosą 25 803 zł i 56 groszy. 30 grudnia 2014 roku złożona została informacja podatkowa dotycząca jednego wiatraka w miejscowości Biele. Wpływy z podatku od tej budowli wyniosą 8623 zł i 11 groszy. Za przekazanie nieprawidłowych informacji pragnę Państwa przeprosić w imieniu swoim i Pani Agnieszki Dzięgielewskiej, która podała mi z ewidencji błędne informacje. Skąd ta błędna informacja? W informacji podatkowej nie mamy określonego typu budowli, że jest to konkretnie wiatrak. W miejscowości Biele znajduje się już budowla zgłoszona do opodatkowania. W związku z tym Pani Agnieszka uznała, że jest to wiatrak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pani. Jeszcze jedno mam pytanie.
Tutaj pan wójt przedstawił, że będą jakieś podwyżki dla nauczycieli. Chciałabym zapytać o pracowników niepedagogicznych, czyli obsługi, jak i administrację. Czy są jakieś przewidziane podwyżki dla nich? Proszę. W tej chwili przygotowujemy dane. Ja zaproponowałem pani dyrektor 120 zł brutto dla obsługi silnego personelu. Pani dyrektor ma to wszystko tam w jakiś sposób znaleźć i w budżecie te środki przeznaczyć na to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie ma zaplanowanych żadnych podwyżek dla nauczycieli. Być może tutaj błędna interpretacja. Pan wójt, przekazując informacje, mówił o dodatkach uzupełniających. Dodatki uzupełniające to jest ta kwota, która wynika z niedoszacowania do kwoty bazowej podawanej przez ministerstwo, co oznacza, że te zarobki są właśnie za małe w stosunku do tego, czego wymaga ministerstwo i te wyrównania jako dodatki uzupełniające występują właśnie na początku roku i są liczone globalnie w całej gminie za dany rok, który jest uznany za minionym. Dlatego w tej chwili w styczniu te dodatki właśnie w takich kwotach oczywiście dotyczą wszystkich nauczycieli dyplomowanych i mianowanych z terenu gminy, a kwoty takie jak pan mówił przedstawił. Także nie są to podwyżki. Dziękuję. Proszę bardzo, panie radny. Chciałbym się do tego, co pan wójt przed chwilą powiedział. Panie wójcie, w jaki sposób dyrektor przy swoim budżecie, gdzie wcześniej nie były planowane, ma znaleźć 120 zł brutto podwyżki, skoro pan mówi, że nie wesprze tego budżetu? I może oddam głos pani skarbnik. Panie radny, w miesiącu marcu, jak co roku, będziemy wprowadzać wolne środki do budżetu. Ja mam świadomość tego, że nie tylko placówki oświatowe, ale również inne jednostki, łącznie z urzędem, miały poobcinane ze swojej pierwotnej wielkości. Także tutaj na pewno zabezpieczymy te środki dla pracowników niepedagogicznych. Dziękuję. Czy też proszę, proszę bardzo, pani tam z tyłu, pani Sobos, proszę bardzo. Domańska Ewa, sołtys sołectwa Gromadzeń. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Wójcie. Ja w sprawie drogi powiatowej 3038 Koło Wiele. Zostały wykonane plany techniczne dla tej drogi, dla sołectwa Kołozo, Gromadzeń i Biele, bo to jest jeden łącznik. Łącznik trasy krajowej z trasą wojewódzką. Koszt pokrycia planów technicznych pokryty został przez powiat. Gmina miała się dołożyć w tych kosztach. Z tego względu fundusz sołecki jednego roku został nam zabrany. Gmina nie dołożyła nawet grosza. W tamtym roku przed wyborami została sprzedana ziemia na sołectwie Gromadzeń, szkolna. Też piękną wartość gmina przejęła za tą ziemię. Chciałam się zapytać, czy Urząd Gminy przeznaczy do Starostwa Powiatowego w Płońsku jakiekolwiek środki pieniężne na ten cel i co z przyszłością, z dalszym wykonaniem tej trasy powiatowej, niby to trasa powiatowa, ale jednak jest w naszej gminie i o starania, o współpracę bardzo proszę pana wójta i liczymy tutaj o interwencję i dopilnowanie tej sprawy. Dziękuję bardzo. Państwo, proszę Przewodniczący, panie Przewodniczący, Państwo, ja muszę podjąć jakieś rozeznanie w starostwie, bo na chwilę obecną to nic nie wiadomo. Jakie środki zostały przekazane, czy tam nie przekazane. Żadne. Dobrze, ale ja muszę sam z panem starostą na ten temat porozmawiać i obiecuję, że mam wtedy sesję, o której będę wiedział i wtedy się podzielę z panem. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To jest, proszę bardzo, panie radny Krawczyk. Chciałem zadać go, proszę bardzo. Że wszyscy jesteśmy zgromadzeni. Ja krótko, tylko chciałabym takie informacje do państwa przekazać. Na ostatniej grudniowej sesji ogłosiłam akcję charytatywną skierowaną do radnych i sołtysów o pomoc, wsparcie konkretnej rodziny z terenu gminy Zachodzin. Wspólnie z państwem udało się zebrać 515 zł. Z tych pieniążków kupiliśmy dwie zabawki dla Ani i Krzysia z tej potrzebującej rodziny.
W dniu 23 grudnia wraz na czele z panem przewodniczącym, ze świętym Mikołajem, zapukaliśmy do rodziny. Chciałam przekazać podziękowania w imieniu rodziny do państwa. No i że państwo się włączyli w tę akcję. Dziękuję serdecznie. Radość dzieci była, jak to mówią, bezcenna. Przeogromna. Tak, bezcenna. Działu zawsze do przycisnęła. Także dziękujemy serdecznie. Mam nadzieję, że w przyszły rok pomożemy następnej rodzinie. Druga taka kwestia. Część z państwa radnych jest w poprzedniej kadencji, natomiast część to jest osoby są nowe, dlatego tak informacyjnie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. Chciałam tylko z kolegą tutaj kamerę pokazać. Na zakładce e-samorząd, jest Rada Gminy. Jest tu skład Rady Gminy, skład Rady Gminy i są tu przedstawione państwa nazwiska wraz z funkcją, jaką państwo powinniście brać. Czy członek, czy jakiejś komisji, tak, czy przewodniczące. Informacyjnie. Teraz koleżanka Renata rozda takie formularze, kwestionariusze osobowe, które zawierają podstawowe informacje o państwa. Jest tu również zdanie, oświadczam, że mam dostęp do internetu i wyrażam zgodę na założenie adresu mailowego na domenie Sapocie. O co chodzi? Też mam telefony od mieszkańców naszej gminy o adres mailowy radnego. Nie chciałabym podawać, bo państwo nie mają służbowych takich skrzynek, telefonów oczywiście też nie podajemy, bo państwo nie mają służbowych telefonów. Dlatego warto, proponujemy państwu, te osoby, które mają dostęp do internetu, śledzą ten internet i żeby to poczty faktycznie odbierali, założył kolega Kamil na domenie Sapocie. Na czym to polega? Że jest, przypuśćmy, renata.zielanowska@sapocin.pl. Wszyscy tak podobnie jak pracownicy urzędu, imię, nazwisko sapocin.pl. I na tego maila będą mieszkańcy mieli możliwość złożyć swoje uwagi, problemy i to jest druga forma oprócz bezpośredniego kontaktu. Po co są te kwestionariusze? Dlatego może na przykładzie pani Mielanowskiej albo tak, można o pani Anny Kierowskiej, już jest wcześniejsze. Jest to podstawowa informacja, jakim jest również zdjęcie umieszczone. Na tych profilach znajdują się również i powinno być oświadczenie majątkowe. Pan Krzysztof Dzienielski oczywiście też ma taki profil. Część z radnych już są wypełnione te profile. Także mówię, że jest to forma państwa autoprezentacji. Proszę o wypełnienie tego kwestionariusza na następną sesję albo wcześniej do naszego wydziału. Ja podkreślę, że nie jest to obowiązkowe. Natomiast to jest państwa wolna, tak, wola, decyzja. Jeszcze tylko dodam, że są osoby, gdzie nie ma ani zdjęcia, ani wypełnionego danych osobowych, także jest możliwość, koleżanka po sesji będzie mogła tutaj robić, wiem, że 8 osób chyba w ogóle nie ma zdjęcia, będzie robiła, będzie czekała tu z aparatem, jest możliwość robienia zdjęcia, żebyśmy mieli jeszcze raz te zdjęcia. To jest taka wstępna, wraz z zaproszeniami do sołtysów i radnych, z materiałami na sesję, proszę o zaproszenie na bezpłatne... Proszę bardzo, bardzo proszę, jeszcze chwilę. Cierpliwości. Poszło zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla rolników. Z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Szkolenie jest dwudniowe, bezpłatne, 12-13 lutego. Będzie się odbywało na miejscu w Gminnym Ośrodku Kultury. Warto skorzystać, ponieważ będę prowadzić to profesorowie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ja po sesji będę siedziała w uchwale Wysokiej Rady. Mam listę, już mam zapisane 20 osób z terenu naszej gminy, rolników. Osoby chętne są tysi radni. Zapraszam na to listę, dzisiaj się do mnie zgłaszać. Warto, ponieważ osoby, które się rolnicy starają o fundusze z Agencji Restrukturyzacji, tam jest też taki pomysł podnoszenie kwalifikacji, tak? W tym kierunku szkolenie ukończy się zaświadczeniem. Tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę. Zapraszamy do fotografii, do tego kierunku się. Czy ktoś z państwa radnych i z państwa, proszę bardzo, pani Jan Antalowicz. Mam taką uwagę, był bardzo ważny temat śmieci poruszany. Szkoda, że pan przewodniczący nie dopuścił ludzi do nas, znaczy nie do zabrania głosu. Bo to jest temat... Nie zgłaszał pani, przepraszam. Nie. Był on, tutaj kolega zapytał, ale pan nie. Bo to jest ważny temat, ale co mi chodzi, to jest nieistotne w tej chwili, bo już państwo przegłosowali, ale uważam, że pewną niekonsekwencją przegłosowaliście państwo, bo jeżeli przetarg został rozstrzygnięty, jakieś pieniądze trzeba zapłacić. I tu nagle się okazało, że można obniżyć.
to tych pieniędzy będzie brakowało. To skoro tak, to można było i to tylko stawkę obniżyć albo podnieść. To uważam, że to pewnie w którymś momencie się zreflektujecie i na którejś zrad trzeba będzie zmianę zrobić, bo tych pieniędzy na koniec zabrakło. Bo rozumiem, że przetarg został na cały rok rozstrzygnięty i te jakieś pieniądze będą potrzebne. I druga rzecz, odnośnie śmieci, co chciałem zapytać, tutaj pan było takie stwierdzenie co z dzikimi wysypiskami i pani powiedziała, że gmina to w swoim zakresie jest w stanie zobaczyć. Czyli teraz co, w lasach jest dużo tych dzikich śmieci, czyli ja mam dzwonić do gminy, że tam są śmiecie, gmina pojedzie, bo tak zrozumiałem, że gmina zobaczy te śmieci. Czy właśnie tej działki, na którego wrzucili, ktoś wrzucił śmieci, bo to też ten problem jakby trzeba było rozstrzygnąć, bo jest problem, bo przeważnie tam, gdzie są działki leśne, to są inne działki, dzikie wysypiska śmieci. To tyle, dziękuję. Ja może powiem panu tutaj tak po części. Z tego co mi wiadomo i tak już jest oddane, prawda, że za śmieci, na czyjej działka jest, czyja działka odpowiada właściwie na tej działce, na te śmieci tam, które tam się bywają. Jeżeli jest to możliwość, bo są takie sytuacje, ja sam byłem takiej sytuacji, żeśmy mieścili właśnie i sprawdzaliśmy czyjeś śmieci. I była akurat widokówka, która była z nazwiskiem, i żeśmy doszli, czyje te śmieci były. No i zdarzyło się tak, że te śmieci były uprzątnięte, ale powtarzam, że za każde śmieci będą się na działce odpowiada właściciel. A gmina to ja uważam, że tylko może tutaj pomóc, bo tutaj innej możliwości chyba nie ma. A jeszcze odnośnie pytania, jeżeli można, o śmieci. Panie Przewodniczący, może Pan ma rację, że tych pieniędzy zabraknie na to, ale to zobaczmy, będzie nam uczynić, tak jak powiedziałem właśnie, tym, że no coś może skorzystamy. Jeżeli nie, no to podejrzewam, że będzie musiała zostać podjęta uchwała, która musi mnie dołożyć, bo tak jak Pan wstawił ten działanie, że nie możemy do tego dokładać, całość musi finansować. Zobaczymy jak to będzie. Próbujemy wyjść z tego. Jeżeli chodzi o śmieci niesegregowane, właśnie mówiliśmy o tym, że żeby zmobilizować do segregowania, dlatego stawka jest tak właśnie wyższa. I teraz będzie troszeczkę wyższa w centrum odnośnie tych segregowanych, bo jest 7 i 13, także uważam, że będzie na to mobilizacja, tak jak się rozmawiamy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radni chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, Pani. Panie Przewodniczący, Państwo radni, my tutaj w naszym budżecie dajemy dotacje na różne cele, to jest tam Gmina Ośrodek Kultury, Biblioteka, Kluby Sportowe. Ja wnioskuję o to, żeby to rozliczenie tych dotacji było dołączane do materiałów na następną sesję. No nie wiem, bo prawdopodobnie jeszcze nie ma rozliczenia Klubu Sportowego, ale chcielibyśmy wiedzieć, na co te pieniążki zostały spożytkowane. Dziękuję bardzo. Jest moje podpisy dla kierowników tych jednostek, żeby coś takiego na sesję, ale jest sesja tak zwana, które są składane właśnie oświadczenia sprawozdania, prawda? Na których wyszczególnione te wydatki. Pani skarbnik, może Pani to mówi do czego? Ja myślę, że nie ma najmniejszego problemu, bo zgodnie z umową jest termin rozliczenia, więc na następną sesję Pani Grażyna Burzyńska obecnie tu się zajmuje, to przygotuje takie dane Pani radnej, jeżeli Państwo radni mają życzenie. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa zabrał głos? Proszę, Pani zabrać głos. Proszę z Państwa. Dziękuję, nie widzę. Także doszliśmy, proszę Państwa, do punktu jeszcze tego porządku obrad. Zamykam obrady czwartej sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo za uwagę.